Cześć wszystkim, witajcie, z tej strony Piorun i zrobię dzisiaj taki film, który ma na celu pokazać ludziom, w jak katastrofalnym stanie jest polska elektroenergetyka, a dokładniej linie przesyłowe i tak dalej. Użyję po prostu dla przykładu linii przesyłowej w swojej miejscowości, a dokładnie na swojej ulicy. No i patrzcie się bardzo. Zobaczcie, w jakim to jest stanie. Ta linia została zmodernizowana w 1955 roku. Zmodernizowana. I od tamtej pory nic nie było tu robione. Okablowanie nie było zmieniane. Nic nie było robione. Jak widzicie sami, to wszystko jest zardzewiałe, skorodowane. Jak sami widzicie tutaj, no sorry bardzo. Tu wcześniej, jak mi wujek opowiadał, to po II wojnie światowej na tej ulicy to jeszcze były drewniane słupy i jedna faza tylko. To, że dali latarnie LED-owe, to nie zmienia faktu, że jest to w stanie opłakanym, dosłownie opłakanym. Zobaczcie, że tu są szklane izolatory jeszcze. Teraz chyba montuje się ceramiczne. Ale widzicie, że to jest w tak katastrofalnym stanie. A jak pokażę wam transformator, to z butów wypadniecie. Idziemy pod transfo. Teraz jestem z innej strony. No zobaczcie, w jakim to jest stanie, to jest pikuś. Teraz zobaczycie transformator, to z butów wypadniecie, gwarantuję to wam. A tu mamy słup rozdzielczy przy transformatorze, to już w ogóle jest patologia i paranoja, co to jest odpierdolone. To jest wszystko skorodowane. I niech ktoś mi powie, po co jest taki drucik nawinięty na jeden z kabli i tak zrobiony? Co to ma być? Mostek jakiś? A tak wygląda transformator. Tamta zardzewiała część to jest skrzynka od oświetlenia ulicznego, która się spaliła. A zobaczcie, jak to wygląda wszystko. To jest kurwa zardzewiałe, skorodowane. Tu nic nie było modernizowane od 2008 roku. To, że sobie dołożyli jakąś tam tablicę, która monitoruje wszystko, to inna kwestia. Ale ogólnie zobaczcie na stan tego wszystkiego. To jest zapuszczone jak cholera. Ciekawe, czy mogę większe pomiększenie. O, 5 razy, już więcej nie mogę. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Jak dla mnie to jest totalna, kurde, patologia i druciarstwo na całego. Powiem wam tak. Podejdziemy z innej strony. Zobaczcie, to jest po prostu totalna, kurwa, według mnie ruina. Powiem wam tak. Zobaczcie, jakie to są przekroje przewodów. To są przekroje, kurwa, przewodów, które nie powinny być stosowane. Kiedyś to może to zdawało egzamin, jak w chałupie miałeś, nie wiem, trajzegę na 3 fazy, to tak zdawało egzamin. Czy większość ludzi w latach 80., 90., 20 wieku to miała w chałupie lodówkę i telewizor i ewentualnie bojler do grzania wody elektrycznej i to było wszystko. A teraz większość ludzi ma 5 komputerów, nie mówię, że wszyscy, ale większość. 5 komputerów, 3 telewizory, fotowoltaikę, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, nie wszyscy, ale większość. Samochód elektryczny. I weźcie mi powiedzcie, jak ta ruina na glinianych nogach zwana polską energetyką ma to wszystko udźwignąć. No bo ja się boję, że w tym roku na jesieni to wszystko pier jak domek z kart i to dosłownie.
Podeszłem jak najbliżej mogłem. Zobaczcie, jak to wygląda. I to się paliło. Tam leżą szczątki tego, co wyciągnęli ze środka. Schyliłem się, żeby wam pokazać, jakie to jest skorodowane. Powiem wam tak, ja czegoś takiego to ja bym nawet nie dopuścił do jakiegokolwiek użycia czy czegokolwiek, bo co z tego, że to ma jakieś tam rury izolowane na przewody, ale to jest w tak chujowym stanie, że ja w ogóle się dziwię, że to w ogóle działa. Często zimą występuje takie zjawisko, że te właśnie trzy fazy, co wychodzą teraz z transformatora, to się wszystko grzeje. Te przewody zimą często są czerwone. Wielokrotnie to zgłaszałem do energetyki, to oni powiedzieli, że oni nie widzą zagrożenia. No kurwa, zajebiście, może jak się spalą, to będzie zagrożenie. Zobaczcie, łuziom jest całkowicie przerzewiały. To już nie spełnia swoich założeń, jakie miały być. Tu wchodzi linia do transformatora. Tu mamy rozłączniki trzech faz. I zobaczcie, jak to wygląda. To po prostu dla mnie to jest stan katastrofalny. To jest stan, kurde, katastrofalny. To jest dosłownie, ruina. To jest ruina. Co z tego, że od transformatora dalej plecione nowoczesne kable, ale dalej na całą moją ulicę i słupy już dalej stare PRL-owskie kurwa lumy, które po prostu nadają się do wyjebania. Powinni dać warkocz pleciony z porządnych przekrojów przewodów, a nie dalej stare rozpierdalające się lumy produkcji jeszcze Zagierka albo jeszcze wcześniej. No przepraszam bardzo, no to czego tu dowodzi? I z innej beczki. Takie to rozjebane. Ja pierdolę. Jakie to rozjebane jest wszystko. Po prostu ja foto wam to chcę pokazać, żebyście mieli obraz, jak to wszystko funkcjonuje. To jest na mojej ulicy transformator. Stan techniczny tego jest tak agonalny, że naprawdę. Stan techniczny tego jest totalnie agonalny. Brak mi po prostu słów. Trzymajcie się.